Cześć, witajcie w kolejnym filmie radiowym. Będziemy ulepszać transceiver Staruszka IC910. Jest to VHF-UHF transceiver 2,7 m. Ten jest wyposażony jeszcze w moduł na 23 cm, 100 W mocy na 2 metrach, 70 na 70 i 10 W na 23 cm. Także fajny egzemplarz, staruszek, ale bardzo jeszcze fajny, bardzo fajnie działa, w dobrym stanie. Pełną moc oddaje, 100 W mocy, nawet ponad. I co będziemy robić sobie? Dzisiaj przyszło do mnie takie cudo, a mianowicie jest to TCXO. TCXO 30,2 MHz o stabilności, jak dobrze pamiętam, a nawet nie muszę pamiętać, 1,1 ppm, a więc bardzo fajnej stabilności. Tutaj do tego modelu oferowany Jajkom oferował stabilizatory, znaczy nie stabilizatory, oscylatory wysokiej stabilności CR293, ale ich cena jest dla mnie porażająca, bo to jest około chyba 500-600 zł za oryginał, a ja postanowiłem, że zamówię TCXO od przyjaciół z Dalekiego Wschodu i zaadoptuję do płytki, która jest tutaj w transceiverze. Jakoś tam sobie poradzimy, najwyżej zrobimy jakąś przejściówkę na płytce uniwersalnej. To co? Po co to w ogóle robić? Tu jest, oryginalnie jest 30,2 MHz oscylator, ale z dokładnością do 3 ppm, czyli on sobie pływa w zależności od temperatury. Powiedzmy, że jest to do używania, ale ja chciałbym ustawić w punkt 30,2, może mi się uda i chciałbym, żeby to nie pływało mi, jeśli chodzi o dryft temperatury, dlatego no ponad rząd wielkości lepsza dokładność. Kosz niewielki, bo około 60 zł taki TCXO. No i plus moja robocizna, także zaczynamy, rozkręcamy obudowę. Ok, śruby poluzowane, więc ściągamy obudowę dolną i mamy taki oto obraz. Tu jest nasza płytka pod spodem, pod tą blachą z TCXO. Tu mamy moduł 23 cm, musimy go, ten moduł, odinstalować. Także robimy to tu już spokojnie, bez pośpiechu, żeby nic sobie tutaj nie uszkodzić, nie narobić problemów. Cztery śruby mocujące cały moduł. Trzeba jeszcze odpiąć taśmę i zasilanie. Ok, spróbujemy wysunąć. Tak, tak. Odpinamy zasilanie i odepniemy taśmę łączącą. Możemy zdemontować i odłożyć na bok nasz moduł. No i w tym momencie musimy odkręcić te wkręty, aby dostać się do modułu chyba PLL w serwisówce określony. Bez pośpiechu. Tutaj mamy jeden moduł DSP. Powoli odchylimy sobie na boczek. Podłożymy sobie może to pudełeczko, aby tutaj nie dotykało nam niczego. No i co? I musimy teraz zdemontować całą tą płytkę i wylutować ten oto TCXO, a w jego miejsce wmontować ten. Także demontuję dalej. No i ok. Płytę mamy już wymontowaną. Wymontowałem sobie oryginalny TCXO. Tu jest nasz nowy. Widać, jest dużo większy. W tym oryginalnym to leży zwykły. Złapię ostrość. Tu mamy zwykły kwarc, jak widać. Zwykły taki, w takiej puszce kwarc. Układ niewygórowany CR452, czyli oryginalny. A my zastąpimy go tym nowym. I teraz rzut oka na
Schemat. Tu mamy ważną sprawę. Na oryginalny CR452, jak widać, jego zasilanie jest wzięte z linii 5 V poprzez cewkę. Natomiast jeżeli go wymontujemy i na jego miejsce wrzucamy CR293, oryginalny ICOMA o wysokiej stabilności oscylatora, jest przystosowany do zasilania bezpośrednio z linii 12 V, czy tam 13 V. No. Więc ważna uwaga, nie podłączamy się tym naszym TCX-o, który ja prezentuję, pod jedynkę, jeśli chodzi o zasilanie, bo upalimy sobie go. Bo nasz kupny TCX-o zamiennik ma również zasilanie od 3,3 V do 5 V, więc pobierzemy go, żeby już nie kombinować z dodatkowym tutaj regulatorem, stabilizatorem napięcia, weźmiemy go z tego napięcia oryginalnego. Pobór prądu jest niewielki, więc on sobie podoła z tym. Natomiast nóżka trzecia to masa, druga to wyjście, ale podłączymy się pod wyjście już CR293 przez rezystor, tak jak to powinno być w oryginale. Czyli teraz do mnie należy tylko jakoś zaadoptować na tą płytkę. Ja myślę, że ja zrobię to na uniwersalnej, czyli posadowie nasz TCX-o na płytce uniwersalnej, takiej dziurkowanej, nakleję i z płytki wyprowadzę otwory, wyprowadzę wyprowadzenia, czy jakieś tam druciki do oryginalnych tutaj wejść. Tu mamy wyjście, masa i numer 1, czyli ta, to będzie zasilanie plus 5 V. Tyle. Także taka lekka rzeźba, ale żeby to było stabilne, ponieważ tu można regulować, tu pod tą naklejką prawdopodobnie znajduje się potencjometr lub coś w tym rodzaju, trymer jakiś do regulacji tego, tej częstotliwości. Więc nakleimy sobie na płytkę dwustronną, na taśmę dwustronną, żeby dobrze się działa, żeby jak dopychając przy regulacji nie urwać wyprowadzeń, a wyprowadzenia na elastycznym kynarze do oryginalnych miejsc. No i tak to wyszło. Na płytce dwustronnej, przyklejone na taśmie dwustronnej, tutaj do wyprowadzeń załączone zasilanie plus 5 V wziąłem tu z góry, z tej cewki, tak jak oryginalny ten CR452. No i testy. Dlaczego tak krzywo? Dlatego, żeby ten otwór, który jest tutaj w blasze, przez który reguluje się, żeby tym otworem można było bezpośrednio regulować ten TCX-o, gdyby będzie taka potrzeba. Składamy. No i sprzęt złożony. Mierzymy sobie częstotliwość tutaj na bezpośrednio na wyjściu z tego portu. No i co tam mamy na mierniku? A nasz miernik częstotliwości wskazuje 30,199,997 MHz, końcóweczka, czyli 3 MHz poniżej odwzorca. Ja zaczekam, on się jeszcze nagrzewa, widzę, że jeszcze idzie w górę. Także za 10 minut powtórzę pomiar. Jeśli to będzie te 3-2 Hz, to ja zostawiam, nie będę się bawił tutaj w regulację, bo można jeszcze pogorszyć, gorzej zrobić niż jest. No jednak nie wytrzymałem. 5 minut minęło, nie dociągało. Pod tą naklejką jest taki trymer, mały potencjometr, którym się reguluje i zobaczmy teraz. No i w tym momencie pomiar 30 MHz, 0,200. To pojedyncze już po przecinku herca, więc to jest już apteka i tak zostawiam. Także sukces, TCX-o za małe pieniądze wstawione. Ok, z racji, że sprzęt już złożony, przy okazji mogę Wam pokazać, jak montuje się moduł 23 cm ICOMA. Więc zacząć należy od wyłamania tutaj. Prawdopodobnie jest tu taka blaszka, którą trzeba wyłamać. W moim egzemplarzu już ona była wyłamana. Najpierw podpinamy taką taśmę, złączę tu na płycie głównej. No i zrobić to delikatnie, nie złamać, nie załamać. Teraz tutaj złączę zasilanie, które jest już również tu przygotowane. Tylko sobie trzeba ten kabelek jeden odciągnąć. Jest. Teraz ruchem podnosimy front do góry, wstawiamy złącze N-kę w tylny panel i mamy już zamocowane. Wpinamy tutaj wyjście oscylatora, to jest prawdopodobnie tą pętli PLL.
No i tu nie chcę coś za bardzo w tym egzemplarzu to wchodzić, więc trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie urwać. No i co? I montujemy za pomocą czterech takich śrubek cały moduł. I to cała operacja w montażu, jakże prosta, tego myślę wydaje fajnego modułu. Na razie jeszcze nie mam dla niego wykorzystany, nie jest on jeszcze wykorzystany, nie mam anteny, ale to kwestia czasu. Jak to mówią, przybytku głowa nie boli, jak już mam mieć radio bez, a z takim modułem, to myślę, że warto mieć z takim modułem. Ten egzemplarz wyposażony jest również w moduł DSP redukcji szumów. Tyle, że on jest jedynie w torze małej częstotliwości, ale lepszy rydz niż nic. Teraz doszedł jeszcze wysoko stabilizowany oscylator, więc tworzy całkiem fajny kombajn na łączności VHF, UHF. No i 23 cm może w przyszłości. Pozdrawiam, trzymajcie się. Może komuś się przyda taki sposób na wyposażenie swoich ICOM-ów wielkimi środkami, wielkimi kosztami, wysoko stabilizowany oscylator. Cześć!